Panie radny, pan utrzymuje, że prezydent, podpisując kartę równości, złamał prawo. Tak, oczywiście prezydent nie ma uprawnień, żeby bez uprawnienia ze strony Rady Miejskiej podpisywać tego rodzaju zobowiązania. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym jest dokumentem, który już został zakwestionowany między innymi przez wojewodę poznańskiego, również przez sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, jako dokument niezgodny z polskim ustawodawstwem. Samorządy nie mają uprawnień do tego, żeby tworzyć prawo. Samorządy mają obowiązek realizować prawo w ramach własnych kompetencji. Natomiast pan prezydent poszedł jeszcze dalej niż prezydent Poznania, podpisując z własnej inicjatywy, nie informując Rady, nie informując mieszkańców, podpisał to Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn, zobowiązując się do wprowadzania właśnie takich przepisów czy takich działań, które, jak sąd administracyjny w Poznaniu zauważył, że są niezgodne z polskim prawem i z polską konstytucją. Żeby było jasne, nikt z nas nie kwestionuje prawa, znaczy równości kobiet i mężczyzn, jak i również innych uprawnień. Ale takie są zapisy konstytucji. Właśnie, więc jest to zapisane w konstytucji, jest to zapisane w kodeksie pracy i w wielu, wielu innych aktach prawnych, które obowiązują w Polsce. I nikt nie ma prawa nikogo dyskryminować, zaburzać równość. Z drugiej strony, tak mi się tak nasuwa, prawda, takie zapytanie, prawda, czy w sytuacji, kiedy pan prezydent jest takim zwolennikiem równości kobiet i mężczyzn, dlaczego nie zadbał, żeby w niedawno przeprowadzonych wyborach w Platformie Obywatelskiej ta równość była zachowana? Panie Jerzy, to nie jest jedyny punkt, który dzisiaj wzbudził na sesji, czy jeszcze wzbudzi wiele emocji. Znaczy, przed chwilą zakończyliśmy, trudno mówić tutaj o dyskusji głosowaniem nad apelem o stałe, jak to jest to nazwane w tym apelu, chyba stałą obecność Polski w Unii Europejskiej. A ta obecność jest jakoś zagrożona, że tu radni się muszą tym zajmować, wałbrzyscy? Znaczy, przede wszystkim ja tu apelowałem do pana prezydenta, żeby nie angażował Rady Miejskiej w spory polityczne, które są wyimaginowane, które się zrodziły gdzieś w chorych umysłach, między innymi Donalda Tuska, który gdzieś wymyślił, prawda, że są jakieś siły w Polsce, które dążą do tego, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. To jest po prostu chore i niezgodne nawet z oczekiwaniami społecznymi. Obecna koalicja rządząca bacznie przegląda również oczekiwaniom ze strony społeczeństwa i nikomu tak chory pomysł w głowie się nie może zrobić, poza tym, że jest to traktowane jako narzędzie polityczne do walki właśnie z obecną koalicją rządzącą. Pani radny, a czy pan nie odnosi wrażenia, że prezydent Wałbrzycha bardzo często, w zasadzie coraz częściej, angażuje Radę Miejską Wałbrzycha, swoich radnych, w swoistego rodzaju happeningi polityczne? Podejmowane są uchwały, które tak naprawdę są martwymi uchwałami, tak? Oczywiście, zresztą też zwróciłem się do pana prezydenta, ponieważ organizował między innymi nie tak dawno, prawda, na zlecenie również Donalda Tuska, bo to w całej Polsce była ta akcja organizowania tych takich spędów, które miały, prawda, krzyczeć, że jesteśmy przeciwko, prawda, wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Pan prezydent tutaj przed ratuszem wykrzykiwał, że między innymi w tym ratuszu tutaj wśród radnych siedzą ci, którzy mają... Nie są patriotami, prawda, przyjrzyjcie się im, zapamiętajcie ich, oni są przeciwko Unii Europejskiej. Zażądałem od pana prezydenta, żeby wskazał tych radnych. Pan prezydent wskazał moją osobę. Być może po przesłuchaniu oczywiście tego nagrania podejmę kroki prawne, ponieważ mnie to obraża. Nie tylko dlatego, że osobiście mocno się angażowałem, prawda, w działania, które doprowadziły do niepodległości Polski, jak i również do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest taki pomysł, żeby wyjść z Unii? No więc, gdy się nie ma
sposobu na zrobienie jakiegoś PR-u, najlepiej trzeba znaleźć jakiegoś wroga i zagrożenie. Jest ta niepotrzebna histeria, która tutaj wokół tego krąży i te sesje rady powoli zaczynają przypominać kabaret, bo mówię tak jak powiedziałem, że wszyscy uważają, że Donald Tusk wyprowadził Anglię z Unii, to z Polską mu się to po prostu nie uda. Jeżeli chcą Rada Miejska, pan prezydent zrobić sobie PR, żeby być znanym, nie wiem, i rozpoznawalnym, to akurat chyba to nie jest dobry sposób, gdyż to nie pomogło mu w wyborach na szefa struktur dolnośląskich. A jeżeli Rada Miejska chce podkreślić, że jest coś takiego jak Rada Miejska Wałbrzycha, to ja proponuję, żeby wystosować apel do Federacji Rosyjskiej, żeby przestała okupować Krym i oddała Ukraińcom. Jeszcze jedna rzecz jest. Tak fajnie się tu uchwalało, że ten rok będzie rokiem kobiet. No i obowiązkowe szczepienia też się uchwalało, listoplastik się uchwalało. Kobiet to najbardziej mnie dziwi, że żadnych ruchów w tym kierunku nie było. Proponuję, żeby Rada Miejska ułożyła apel i skierowała go do rządu Somalii o zdelegalizowanie Klikto Lider Tomi, bo to jest bardzo krzywdzące i pokazujące dla kobiet.